CrossFight Radom chyba najbardziej zwycięski trener dzisiaj. Trzy zwycięstwa i trzy bardzo ważne zwycięstwa, z czego dwa o pas. Leszek, gdybyś mógł podsumować tak króciutko zawodników CrossFight Radom, ich występy, no i emocje, które się tutaj wszystkim udzieliły. Trzech zawodników dzisiaj na gali TFL 20 w Radomiu. Najpierw amator Hubert Rudnik wygrał przed czasem 1,5 minuty walki, ubił przeciwnika z dosiadu. Następnie Marcin Skrzek, trzecia runda, knockout przez ciosy w parterze, tak samo po kopnięciu. Finn spadł, później go dobił. Pas wygrany w kategorii lekkiej. No i Cezary Kęsik, druga runda, TKO za pleców. O kogo się najbardziej obawiałeś? I gdybyś mógł skomentować sytuację z Jerrym Kvarnströmem, który tam wnosił jakieś protesty, że jeszcze mógł walczyć, że jeszcze mógł bić się. Ty widziałeś, że możesz to skomentować w ogóle? Znaczy walkę Jerrego? Końcówkę, tak? Walki Jerrego. No jak mógł walczyć, to dlaczego nie walczył? No. To jest bardzo proste. No. A jeżeli on twierdzi, że mógł walczyć, no to mógł dalej aktywnie pracować i wtedy sędzia nie ma podstaw, żeby przerywać walkę przed czasem. Tak? On tego nie robił, Marcin go tam dobijał z góry. Także no, myślę, że on zatańczył po tym kopnięciu na głowę. Także myślę, że dalej jakby sędzia puścił to nawet 10 sekund, a to nie była końcówka trzeciej rundy, no to trochę by zdrowia stracił po prostu, nie? A po co? Trudna pierwsza runda Cezarego Kęsika. Drżałeś, bałeś się troszeczkę, bo jednak, no, co by nie powiedzieć, gladiator zaatakował, pokazał, że ma siłę. Znaczy, no, generalnie jak oglądałem walki Gruzina, no to widać było, że on w pierwszej rundzie odpala od razu, tak? Wali cepy, skraca dystans mocno, mocno pracuje nad obaleniem. Także generalnie byliśmy na to przygotowani. Ja tak naprawdę trochę żałuję, że Czarek nie przewalczył 15 minut teraz, no bo wiadomo, że przed nim teraz jak ma 12-0, to są tylko i wyłącznie już cięższe walki, tak? Zaraz będzie KSW prawdopodobnie, no i tam dostanie jakiegoś kozaka, tak? Także generalnie chciałem, żeby on przewalczył 15 minut. A że rywal był ciężki, no to też się cieszę. I tak naprawdę w pierwszej rundzie, no to ja się spodziewałem tego, że będzie ciężko. Poza tym Czarek tak naprawdę w okresie sparingowym, tam mało ludzi o tym wie, teraz mogę powiedzieć, że w okresie sparingowym, w najcięższym okresie, nie trenował 1,5 tygodnia w ogóle, bo miał gorączkę 39 stopni non stop, dostał antybiotyki, dopiero go postawiło to na nogi. Także ja się obawiałem o kondycję i dlatego mówiłem mu, że nie może się odpalić na pierwszej rundzie, no bo nie wiedziałem, jak to będzie. Udało się. To był wirus? może i korona, ale korona Czarka nie ruszy. Nie ma szans, nie ma szans. W każdym razie, no, trochę tam nie poszło nam w przygotowaniach pomyśli, no, ze względu na chorobę. Ale niemniej jednak widać było, że Gruzin po prostu odpalił się tak jak zwykle w pierwszej rundzie, trochę się wystrzelał, Czarek go przeczekał, no i dalej zrobił swoje, nie? Wiadomo, że Czarek nie jest obiektywny, jeżeli chodzi o dobór rywali w KSW, ponieważ weźmie każdego. Co prawda w Zagrzebiu powiedział mi już, jakimi nazwiskami nie jest zainteresowany, wymieniając Damiana Nikowskiego, że teraz to już raczej dla niego nie ma sensu. No więc chciałbym zapytać trenera, jak trener to widzi, na kogo w KSW jest Czarek dzisiaj gotowy? Na kogo jest gotowy? Znaczy, przygotujemy się, to będziemy gotowi, tak? Będzie Duplessis na przykład, no to będziemy się przygotować typowo pod Duplessisa i normalnie będziemy pracować tak, żeby go rozwalić, nie? A z tych bardzo mocnych nazwisk, gdyby ktoś wypadł na przykład, bo mogą być różne sytuacje, widzieliśmy to, no, Pira ze drzwi, Drwal, Mamet, tego typu nazwiska, jeśli padłaby w ogóle taka propozycja, zakładam, gdzieś tam abstrahuję, że może coś takiego nastąpić, bierzecie? Bierzemy. To ja tak naprawdę, Czarek ma teraz 12-0 i dlaczego mielibyśmy się zatrzymywać, nie? Tak Czarek powiedział sam, on ma do tego zdrowe podejście, naprawdę. To jest kozak, nie? Jeżeli chodzi o psychikę, o fizykę, to jest kozak naprawdę. Podejście samo, ma do tego dystans i on mówi tak do mnie wczoraj, mówi tak: trener, jak teraz przegramy, to następną wygramy. I co? To nie ma jakiejś tam presji, on ma 12-0, ale to jest takie podejście, że dla niego świat się nie załamie, nie? Po prostu jak on przegra. A jeżeli mamy przegrać z Michałem Materlą, czy z Mamedem, czy z Tomkiem Drwalem, który powraca, no to tak naprawdę to wiadomo, że to jest klasa zawodnika, doświadczenie niesamowite, więc jeżeli mamy przegrać, no to też przegrajmy z takim zawodnikiem i walczmy dalej, tak? I tyle. Ja broń Boże nie mówię, że ustawiamy się, żeby przegrać, bo my nigdy nie będziemy się ustawiać, żeby przegrać, po prostu. My wychodzimy zawsze, żeby wygrać. Tyle. Sytuacja z Damianem Janikowskim pokazała, że organizacja nie boi się postawić na to z zawodnika, który, powiedzmy, jest na dorobku, z zawodnikami bardzo utytułowanymi.
No tak, no jak pokazała walka Dema na przykład z Michałem Materlą, tak? Czy to było dobre? Nie wiem. To jest prowadzenie, prawda, Damiana i tak dalej, jak on jest prowadzony przez menadżerów swoich i przez trenerów. To są ich sprawy, tak, wewnętrzne. No, my w tym momencie, my na pewno jesteśmy lepszymi zawodnikami MMA od Damiana w tym momencie. No, my walczymy w stójce. Czarek pokazał nawet ostatnią walką, że potrafi mocnego chłopa jebnąć i on upada, tak, jeżeli chodzi o stójkę. Teraz trafił tak samo kopięcie na głowę. On dobrą stójkę, dosyć, na swój, po prostu taką, jaką teraz wypracowaliśmy do tego momentu, to on ma taką stójkę. Zapasy też ma, potrafi się utrzymać na nogach, potrafi sprowadzić. Parter ma dobry, surowy, tak, ale taki, jaki mu wystarcza w MMA. A Damian, no jeszcze myślę, że po prostu za szybko troszkę dla niego. To jest mój osąd, tak? Troszkę za szybko to się dla niego potoczyło, ale mówię, to są ich sprawy. Zresztą zapytam Cię jeszcze na koniec, czy to jest już ten czas, kiedy właśnie tacy młodzi zawodnicy, jak Twoi zawodnicy dzisiaj, tak, którzy zdobyli dwa pasy, to jest ich czas i już trzeba to żegnać, to starsze pokolenie, czy jeszcze to nie jest ten czas? Myślę, że nie. Myślę, że to nie jest jeszcze ten czas, dlatego że na przykład Marcin Skrzek ma teraz, on jest 95. rocznik, ma 25 lat, tak, także to nie jest też już jakiś tam młody zawodnik, bo wiadomo, walczą zawodnicy, którzy mają 18 lat, to są młodzi zawodnicy. Marcin nie jest też jakimś tam młodym zawodnikiem. Natomiast no, szczytowa forma to jest tak, jak teraz jak ma Czarek, tak, 30 lat. No, MMA to potrzebni są faceci, tak, żeby jakieś tam sukcesy duże już osiągać. Także my uczymy się generalnie, ja przynajmniej, chcę się uczyć na przykładzie tych starszych zawodników, no bo kiedyś się też inaczej szkoliło, teraz już trochę to zmieniamy i tak dalej, to idzie wszystko do przodu. I my na przykładzie tych starych zawodników, starych, można by starszych, tak, żeby nikogo nie obrazić, wyciągamy wnioski i ja i szkole tak, żeby nie powielać błędów tamtych osób po prostu. Jakie macie pomysły na budowanie kariery Marcina Skrzeka? Czy macie już jakieś plany, jeśli chodzi o jego kolejne walki, o jego obronę pasa? Na ten moment nie mamy żadnych planów, ok? Na ten moment to mamy plan, żeby iść do lokalu, nie? To jest nasz plan. Może nie warto zatrzymywać tej sytuacji. Nie, dlaczego? Dobrze mi się rozmawia, także możemy rozmawiać. W takim razie pytanie o najbardziej uśmiechniętego zawodnika swojego klubu. Daniel Rutkowski. To jest aparat, dwa pasy na jednym barku, na drugim. Przy jego gabarytach jest to już wyzwanie. Pytaliśmy o trzeci, o TFL. Wiadomo, że nie jest to takie proste, ale wrócę do tego, co go czeka 28 marca, czyli już tak naprawdę za 3 tygodnie. Kolejna walka z Adrianem Zielińskim. No, wiadomo, jaki plan zadziałał. Czy będziecie uderzali w tą samą nutę, czy jednak Daniel, nazwijmy to, da więcej szans Adrianowi pobić się w stójce, no bo Adrian takiej walki oczekiwał bardziej niż takiej, do jakiej Rutek nas przyzwyczaił przez wiele walk? Dobrze, to może zacznę od tego, że Daniel, no to Daniel jest dobrą osobistością ogólnie, nie? Widzicie wszyscy, jak on się zachowuje. To jest tak jak ten, Jerry na przykład, nie? Widzicie, on przyjmuje cios i on się brechta, nie? Nie, no to nie ma takiego drugiego zawodnika. No jest tu Jerry taki na przykład, nie? Który jest tego typu zawodnikiem, że też na miękko to wszystko przyjmuje i tak dalej. No Daniel jest jedny w swoim rodzaju, a co do walki 28, trenujemy bardzo ciężko, przygotowujemy się, przygotowania są jeszcze cięższe niż były do walki o dwa pasy w Wieliczce. No ja się śmieję, że Daniel ma pas fenu, gdzie był dwa razy na fenie jako widz, nie? Ja to się śmieję ogólnie z tego, ale no co, no, a co do samej walki tamtej, jeżeli chodzi o narzucenie swojego stylu walki, no to jest MMA, tak? Daniel, wiadomo, ma bazę zapasów klasycznych, bardzo mocną, dlatego dlaczego my mielibyśmy uderzać na przykład, nie? Dlaczego my mielibyśmy brać walkę w stójce? Dlaczego? To jest MMA. Jeżeli Daniel egzekwuje swoją strategię, a drugi zawodnik nie może egzekwować twojej strategii, no to wtedy Daniel ma lepsze MMA i to wszystko, tak? A teraz na plan na walkę jest taki, że Daniel bije tylko ciosy na korpus na przykład, nie? Dobry. Jeszcze raz damy game plan, to bardzo dobrze. No, ale to ustawiliśmy szczerze, nie? No. I co, w sumie tyle. Tak jest, bo to ciekawa walka się zapowiada z tymi ciosami na korpus, trzeba poczekać. No, to jak w karate. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.